Drodzy Państwo, największa faworytka gali Fame Friday Arena po mojej prawej stronie. Liza, witam Cię serdecznie. Hello! Jak nastawienie tak naprawdę? Nastawienie na zwycięstwo. Zwycięstwo? Sorry, nie umiem wymawiać tego słowa. Zwycięstwo. Zwycięstwo. O, pięknie, przepięknie. Szybka lekcja polskiego. BetClick bawi i uczy. Powiedziałaś, że Twoja rywalka ma piękne, błękitne oczy, ale widać przez nie strach. Nie, serio, ona tak stara się być taką bad bitch i mnie to tak bawi i aż chce mi się jej nakopać. Zadać paru ciosów w ten piękną twarz. Jesteś, tak jak mówię, największą faworytką na tej karcie. 1-10 kurs obecnie. Zasłużyłam na to. Uważasz, że poprzednią walką zasłużyłaś? No uważam tym, że ja trenuję cały czas i nawet po walce pojechałam na 10 dni na wakacje. Wróciłam i zaczęłam na nowo trenować. Ja uważam, że ja zasłużyłam sobie na to, że ja trenowałam 10 razy w tygodniu. Ja uważam, że jadłam normalnie catering, który ja nie lubię. Jak to jest mieć wakacje i nie móc imprezować? No, trudno, ale ja sobie nadrobię, bo jadę na wakacje z chłopakiem później. Gdzie lecicie? Do Hiszpanii. Gdzie do Hiszpanii? Do Walencji. A później do Włochów, do Sardynii. No, to cały świat zwiedzicie, ale najpierw trzeba zrobić robotę jutro. No, wiadomo, jutro szybki strzał, szybki wpierdol i do domu. Ty? Ja rozdaję. Okej. Wiesz co, dużo ludzi mówi, że te kursy są przesadzone, że twoja rywalka w Uniku pokazuje się z bardzo dobrej strony. Właśnie bracia Tybori, nawet jak u nas na kanale typowali wasze starcie, to mimo tych wielkich kursów, widząc jak twoja rywalka się naparza, postawili na nią. No, czego ty się możesz spodziewać? Szczerze, nie wiem, czego mogę się spodziewać od osoby, która kiedy bije, robi 5 tak. Jak? No tak, ona właśnie jakoś tak zadaje ciosy. Jakoś mega dziwnie. No nie wiem, no ona, może ona ma jakiś charakter, wiesz, tą chęć do walki czy coś tam, ale ma za mało doświadczenia na taką osobę jak ja. Bo ja naprawdę długo twiczę i naprawdę, nawet kiedy jeszcze nie miałam propozycji walki i przez cały rok to dużo poświęciłam się temu, mimo wszystko, chociaż nie miałam ani, wiesz, motywacji pieniężnej, żadnej, po prostu robiłam swoją robotę, bo wiedziałam, że kiedyś to nastąpi i naprawdę mega się starałam i uważam, że w końcu ludzie mnie docenili i robią prawidłowy wybór. Koro przedstawił takie typowanie na freestylu u nas na kanale właśnie i było, że Liza zgasi światło w tunelu, tutaj nawiązanie do, po polsku tunel to są takie duże kolczyki w uszach, i zgasi jej światło w tunelu i że jak Olga Lizy nie zleje, to Liza zleje się sama. No, no. Wiesz do czego to nawiązanie? No, do wiem. No, szczerze mówiąc, po prostu on nie wie, jak to być 40 sekund w gilotynie. Nie wie, jak trzeba... Może się dowie jutro. No, może się dowie. Mam nadzieję, że dostanie takie coś, żeby później już nie wyśmiewać osoby przez to, że po prostu nikt nie wie, ile ja dałam siły w to, żeby wyjść z tej gilotyny i po prostu przez duży wysiłek ze mnie poleciało. Tak jest u sportowców, którzy biorą, wiesz, ciężary, sztangi i tak dalej. I to jest normalne, po prostu woda wychodzi z organizmu. Szczególnie, kiedy, kurde, mnie duszą. Ja staram się wyjść, ja wyszłam z tej gilotyny, nawet po tym, że ze mnie coś poleciało, więc ja uważam za to, że... Pan się powiódł. No, ja uważam, że trzeba na odwrót... Czy uważasz, że to było nie na miejscu z jego strony? No trochę nie na miejscu, bo wyśmiewać osobę w takiej sytuacji to po prostu jakieś głupie, moim zdaniem. Ale no wiadomo, to jest freestyle, to jest żart, nie będę jak Joseph brata na niego się rzucać i mówić, co ty kurwa pierdolisz. Nie, ja to tak, wiesz, ja tak przeżywam, obojętnie mi jeść. Okej, dobra. Czego ci życzyć przed jutrzejszą walką? Żebym nie zabiła za bardzo przeciwniczka. Dobra, no to tego ci życzę i wszystkiego dobrego. Powodzonka. Dzięki. Do widzenia!